Hala widowiskowo-sportowa, witamy serdecznie. Inaugurujemy Basket Ligę Kobiet Ekstraklasę Koszykarską. No i te popularne toruńskie Katarzynki podejmujące Zagłębie Sosnowiec w tym spotkaniu debiutują no bardzo mocno zmienionym składzie w porównaniu do poprzednich sezonów. Mamy chociażby przed momentem punkty zdobyte przez nową zawodniczkę z Litwy, Monikę Grigalauskitę. W tym momencie 10-punktowe prowadzenie toruńskiej Energii, 41-31. Zawodniczki z Sosnowca, drużyna, która no, w takich przewidywaniach, rokowaniach przedsezonowych, przed tym rozpoczynającym się właśnie sezonem Basket Lidze Kobiet notowana jest na pozycjach no, 7-9 powiedzmy. W tych okolicach toruńska Energa w grupie, która może tutaj walczyć nawet o wicemistrzostwo Polski, dlatego że obecną Basket Ligę Kobiet opisuje się wstępnie w ten sposób, że jest jeden główny faworyt do złota, czyli CCC Polkowice, no i później grupa pościgowa około 7 zespołów, które mogą dosłownie zrobić wszystko i nic, jeśli chodzi o walkę o medale. No i w tej grupie toruńska Energa. Energa w bardzo zmienionym składzie, o czym już wspominaliśmy, chociażby tutaj powrót do toruńskiego zespołu. Jeśli chodzi o Polkę, to Monika Rozwadowska wraca, ale to nie jedyna zmiana. W tej chwili 43-31, 4 minuty dokładnie do końca trzeciej kwarty, tylko na początku. Przyjezdne prowadziły tutaj od połowy w zasadzie tego spotkania wszystko pod kontrolą. Wyraźną kontrolą gospodyń. Na razie czekamy na wznowienie gry. Nakieta Słonier. Przed momentem wydawało się, że będzie strata piłki przez Sosnowiczanki. Te jednak będą kontynuować akcję. Jesteśmy bardzo ciekawi tutaj, jak będzie się rozwijał oby zespół toruński w tym sezonie. Piąte miejsce. No, długo na pozycji medalowej znajdowały się torunianki i apetyty były na kolejne w historii toruńskiej żeńskiej koszykówki medal, ale ta misja trenerowi Algirdasowi Paulauskasowi się nie powiodła w poprzednim sezonie. Teraz na pewno szansa na poprawę tego rezultatu, no i przede wszystkim odpowiedzialność za przygotowanie zespołu od początku. Już przed rozpoczęciem rozgrywek wpływ na pewno na ściągnięcie zawodniczek z zewnątrz, co widać chociażby po tym, że toruńska Energa ma dwie litewskie koszykarki, 21-letnia, no na pewno nabierająca dopiero doświadczenia, rozgrywająca Dalia Belić-Kiate i Monika Grigalauskite, tutaj akurat silna skrzydłowa z numerem 8 na parkiecie, 12. Agnieszka Skobel, 27. Katarzyna Suknarowska, 3 sezony temu. Kasia Suknarowska występowała również w toruńskiej Energze. Przed momentem punkty dla Zagłębia Sosnowiec i jest 45-35. 2 minuty 35 sekund do zakończenia trzeciej kwarty. Niezmiennie tutaj kapitanem zespołu i główną postacią toruńskiej Energii Emilia Tłumak. Nic się nie zmienia i jej celność rzutów za 3 punkty nie maleje. Jak widać, 48-35. Jeśli tylko dzieje się przez chwilę coś złego, to trójka Emilii Tłumak powoduje, że sytuacja zostaje uspokojona, a dosłownie na początku trzeciej kwarty torunianki osiągnęły już 10-punktowe prowadzenie, a wyszły na prowadzenie po 2 celnych rzutach z dystansu właśnie Emilii Tłumak. Tak więc
tutaj, jeśli chodzi o rozpoznawalność wychowanki toruńskiego żeńskiego basketu Emilii Tumak, to kibice są na pewno, nie będą zawiedzeni. Cały czas obecna w zespole i cały czas skuteczna właśnie Emilia Tumak w tym meczu ponownie w pierwszoplanowych rolach. Agnieszka Skobel już też spore doświadczenie. Teraz akurat nie wyszedł ten rzut wspomnianej wcześniej Emilii Tumak. W odpowiedzi próbują tutaj Amerykanki z Zagłębia Sosnowiec też niecelne rzuty. Jako ciekawostkę taką statystyczną można podać, że trener drużyny Zagłębia Mirosław Orczyk dwukrotnie potykał się z toruńską Energią właśnie na inaugurację sezonu. Co prawda raz w barwach Zagłębia Sosnowiec, raz jako trener Rybnickiego Rowu. Kolejny niedolot. Trochę rozregulowały się celowniki. Widać, że jeszcze sporo trzeba popracować. Sezon dopiero się zaczyna. Natomiast Mirosław Orczyk w dwóch spotkaniach inaugurujących właśnie sezon z toruńską Energią wygrywał. Inna sprawa, że nie było to w Toruniu. Było to i w Sosnowcu, i w Rybniku, ale rok temu jako zupełnie nie faworyt w spotkaniu z basketem w Gdyni. Jego zespół z Sosnowca również na inaugurację wygrał i teraz Torunianki bodaj trzyletnią taką pasę udanych meczów trenera Mirosława Orczyka, trenera Zagłębia Sosnowiec mają szansę przerwać. Wygląda na to, że tak się stanie, bo do tej pory ta przewaga była powiedzmy w zasięgu wzroku. W tej chwili już zdecydowanie oddalają się od swoich rywalek Torunianki po tym celnym rzucie. Kelly Kane to też postać, która dla kibiców, którzy przychodzili do hali widowiskowo-sportowej na mecze toruńskiej Energii w poprzednim sezonie, postać rozpoznawalna. Kelly Kane pozostała w zespole. W przeciwieństwie do innych koszykarek, a trzecia kwarta tego spotkania kończy się rezultatem 51-37. 14 punktów przewagi toruńskiej Energii na inaugurację nowego sezonu 2017-18 z Zagłębiem Sosnowiec. Sosnowiczanki rozpoczynają od dwóch punktów zdobytych przez Serbkę Stefany Skrba. 51-39. No, na rozruch, można powiedzieć, teoretycznie oczywiście w tych przedsezonowych założeniach rywalkę na początek, czy rywalki dostały koszykarki toruńskiej Energii. Trener Paulauskas, no bo zawsze mogła być to drużyna z nieco wyższym notowaniem przedsezonowym. No a ważny jest początek sezonu, ważny jest start. No i tutaj toruńska Energia może to początkowe dobre wrażenie na pewno uzyskać. Agnieszka Skobel bardzo pewnie dwa punkty zdobyte z linii rzutów wolnych. 28 lat, poprzedni sezon w Ślęzie, Wrocław, dwa sezony temu w Polkowicach. No ale wychowanka MUKS-u Poznań, MUKS-u, który został dołączony do Ekstraklasy w tym sezonie w basket lidze kobiet. Za trzy punkty Agnieszka Skobel. No i Agnieszka Skobel tutaj opisywana w paru zdaniach przed momentem. Oprócz rzutów wolnych pokazuje także, że skuteczna jest z dystansu 56-42. No a Sosnowiczanki poza pierwszą kwartą zupełnie tak bez wyrazu, zupełnie można powiedzieć bez specjalnego zaangażowania w podejściu do tego meczu. No, widać, że trener Mirosław Orczyk będzie miał nad czym popracować. Myślę, że o ile umiejętności pewnie też, no tutaj rankingowo
nie wskazują tej drużyny na czołowe pozycje, no to w sferze mentalnej jest widać po tym spotkaniu przynajmniej na razie sporo do zrobienia. 8 minut i 20 sekund do zakończenia tego meczu. Ej, proszę bardzo. Po raz kolejny Agnieszka Skobel. Kolejny raz Agnieszka Skobel, dziurawy kosz z dystansu i w tej chwili już 16 punktów na koncie tej zawodniczki. Grigalauskite 10 punktów. Dwie koszykarki w toruńskiej NRZ, które mają największą zdobycz do tej pory. Natomiast w drużynie Zagłębia Sosnowiec w zasadzie jedna koszykarka nam się tutaj wyróżnia i to jest Robin Parks, Amerykanka, która zdobyła 18 punktów na 44 zdobyte przez Zagłębie. 7,5 minuty do końca, natomiast torunianki powiększają swoją przewagę. 17 oczek przewagi, już 61 do 44. Wygląda na kolejną stratę. Kolejny niedokładny rzut. Nie będzie tutaj faulować. Robin Parks, jest już 63 do 44. Agnieszka Skobel, one man show, można powiedzieć, w ostatnich minutach i 63 do 44. Bardzo mocno urosła przewaga. 7 minut, 19 sekund do końca. Przygotowania również na Litwie, między innymi w turnieju w Druskiewnikach. No to widać tutaj znajomości trenera Paula Uskasa na Kiesia Słonier, Amerykanka, która tutaj też w poprzednim sezonie, kiedy mieliśmy okazję pokazywać toruńską energię właśnie w spotkaniu przeciwko Zagłębiu Sosnowiec, no, była jedyną postacią, która szarpała w swoim zespole. A tutaj Agnieszka Skobel rzuca z każdej pozycji. Wszystko jej w tej chwili wychodzi, wszystko wpada do kosza z dystansu, hakiem, z osobistych. No już mamy 65 do 46. Tak więc niecelny rzut dystansowy. I tutaj chyba, jeśli dobrze można to rozszyfrować, Małgorzata Misiuk. Dokładnie 3 sezony temu w toruńskiej NRZ z numerem 25. Za 3 punkty. No a tutaj Katarzyna Maliszewska tym razem za 3 punkty i ta przewaga toruńskiej energii osiągnęła już 22 oczka. Tutaj też mamy nową postać, jeśli chodzi o panią Kasię Maliszewską. 2 sezony temu gra w Ślęze, w Ślęzie Wrocław. Wcześniej Wartego Bydgoszcz, 2 sezony, o więcej nawet. 4 sezony. Od 2010 do 2014 roku Katarzyna Maliszewska występowała w Wiśle Kanpak Kraków. No może to zaskakiwać bacznych obserwatorów żeńskiego basketu, ale no właśnie Wisła w tym sezonie już nie pod wodzą hiszpańskiego trenera, jak to było w ostatnich latach, nie zalicza się do tego głównego faworyta do mistrzostwa w tym sezonie. Jest to drużyna CCC Polkowice, a w hali widowiskowo-sportowej w Toruniu w tym inauguracyjnym spotkaniu. No, w drużynie Zagłębia Sosnowiec będzie bardzo, bardzo dużo pracy, trzeba powiedzieć. Jest to zespół, który na razie, trudno powiedzieć, czy jeszcze nie rozpoczął tego sezonu, jak widać, próba indywidualnej gry, zupełnie brak zrozumienia, brak jakichkolwiek zagrywek, zgrania ze sobą, nie próbują ze sobą grać. Akurat szczęśliwie przed momentem trafiła w tej sytuacji Nakiesza Słonier. Jest 70 do 51, a teraz no, łatwo wypuszczony kontratak i trener Paulauskas szybciutko hamuje taki bezruch w swoim zespole. W ostatniej minucie bierze czas, a na tablicy mamy 70 do 53 prowadzenie energii. Rozpoczynają torunianki zza kosza. Czy będzie tutaj? No, świetna asysta do Kelly Kane. Katarzyna Suchwarowska. Katarzyna
Katarzyny Suknarowskiej. Mamy tutaj Amerykankę Kelly Kane. No tak, oprócz Litwinek Dali Beliczkajte, Moniki Grygalauskite, Amerykankę Kelly Kane, Brytyjkę Lauren Mansfield, Węgierkę Ritę Riszt. W zespole, no i oczywiście tutaj podstawowe polskie koszykarki Agnieszka Skobel. Świetne spotkanie, 20 punktów już zdobytych. Mamy także Ukrainkę Miriam Uronili. 10 punktów Ukrainki w tym spotkaniu. Przemieniło do zonu numer 25 Małgorzata Miściuk, to drugi pan tej zawodniczki, zmiana w ekipie Sosnowca. Jeszcze kosmetyczne zmiany na koniec. No to spotkanie zakończy się bez niespodzianki. Torunianki na pewno tę trzyletnią dobrą pastę trenera Orczyka przerwą, jeśli wspominamy o tej statystycznej ciekawostce. I trzech wygranych na inaugurację meczów, między innymi dwóch z toruńską Energą w ostatnich latach. Drużyn prowadzonych przez szkoleniowca Zagłębia Sosnowiec. Tym razem niespodzianki tutaj nie będzie, bo na pewno niespodzianką byłoby zwycięstwo Zagłębia Sosnowiec. Toruńska Energa prowadzi 72. Do 56. No a tutaj ciekawostka, ławka drużyny z Torunia ukarana przewinieniem technicznym. Powiem szczerze, że trudno mi w tym momencie wytłumaczyć, z jakiego powodu w sytuacji bardzo wyraźnego prowadzenia. Nakiesza Słonier na linii rzutów wolnych. 3 minuty 5 sekund do zakończenia tego meczu. Myślę, że tutaj możemy już tylko i wyłącznie mówić o jakiejś kosmetyce ewentualnie tego wyniku i rozmiarach zwycięstwa. Tak więc z pewnością kibice mogą tutaj oczekiwać bardziej na kolejne ciekawsze spotkania. System rozgrywek nam się w zasadzie nie zmienił. Najpierw w tabeli 13 zespołów. Ostatecznie mecze, każdy z każdym mecz i rewanż, tak więc mamy pierwszą inauguracyjną kolejkę. Już druga kolejka to derby Pomorza z Artego Bydgoszcz. W Bydgoszczy Torunianki 30 września grają właśnie w Bydgoszczy. Trzecia kolejka 4 października. To już będzie ten drugi mecz, który wydaje się dużo ciekawszym spotkaniem. Pan jeszcze raz tutaj jest proszony bardzo do stolika sędziowskiego, aby tutaj spowodował, że siatka, która jest... Wisła Kanpa Kraków ma przejechać do Torunia, a my musimy poprawić coś z siatką po stronie Zagłębia Sosnowiec. Chwila przerwy w grze, tak więc czekamy na tę mini usterkę do poprawy. Jeden rzut wolny, celny. W wykonaniu Stefanii Skraby, Serbka, na jej koncie 4 punkty. Stefanii Parks, Robin Parks, Amerykanka, niezmiennie najwięcej, 18 punktów i Nakiesza Słonier, dwie Amerykanki w barwach Zagłębia Sosnowiec. No one ciągną tutaj mocno wynik, gdyby nie te dwie, no tutaj byłby pogrom. 72 do 56, inna sprawa, że to też na pewno cieszy, że w barwach toruńskiej Energii nasza rodzima krajowa zawodniczka, koszykarka, czyli Skobel, tutaj zdobyła już 20 punktów. No i powolutku będzie nam się kończyło to spotkanie. Minuta 30 do zakończenia meczu. Piłka dla Katarzyny. Zmiana w ekipie Sosnowca za Gosię Misiuk. Pojawia się na boisku Paulina Rozmanowska. 72 do 56, równiutko
Minuta 30 do zakończenia tego spotkania. Oglądamy końcówkę inauguracyjnego meczu sezonu 2017-18 Basket Ligi Kobiet. Można powiedzieć pół żartem, pół serio, trener, prezes klubu toruńskiego Maciej Krystek po pierwszej kwarcie, kwarcie przegranej przez toruńską Energię. 12 do 17 nerwowo wyszedł z hali na papierosa. No ale to były jedyne 10 minut nerwowe ewentualnie dla toruńskiej drużyny, toruńskiego klubu. Później wszystko toczyło się już zgodnie z planem pod dyktando gospodyń. Ostatnia minuta tego meczu i 19-18 punktowe prowadzenie toruńskiej Energii. 74 do 56. To będzie dobre otwarcie sezonu dla toruńskiej Energii przed momentem. Faulowana w tej akcji podkoszowej Marta Dobrowolska. 14. Marta Dobrowolska. No a tutaj oglądaliśmy drużynę Zagłębia Sosnowiec, której no tak bardzo delikatnie oględnie rzecz ujmując jest mnóstwo pracy do zrobienia. Być może zupełnie bez wiary jeszcze tak, a przede wszystkim bez zgrania, bo grania zespołowego w drużynie Zagłębia w tym przynajmniej meczu nie było widać w ogóle. Oczywiście z pewnością tutaj jeszcze i torunianki mają wiele do zrobienia, ale jednak chociażby sam. Brawo, Emilia Tłumak! Emilia Tłumak! Czy Agnieszka Skobel, czy Emilia Tłumak, jeśli widać, że taką skuteczność mają nasze rodzime polskie koszykarki, już nie mówiąc o toruniance Emilii Tłumak, no to, to cieszy z pewnością. No wszystko dzisiaj trafiała, też widać aktywna w obronie Agnieszka Skobel. Ostatnie sekundy, 77 do 58, czy będzie tutaj jeszcze próba rzutu? Będzie, będą rzuty wolne. No jest łakoma, można powiedzieć, na Aleksandra Wojtala, to pierwszy po tej zawodniczki. Punkty. Informuję, że po meczowa konkurencja kresowa odbędzie się. W tej sytuacji Brytyjka Mansfield. Lauren Mansfield, większy rzut niecelny. Za chwilę. Lauren Mansfield w tym spotkaniu, w debiucie w toruńskiej Enerdze. W basket lidze kobiet 8 punktów. No teraz była szansa na to, żeby powiększyć do 10, ale ostatecznie zostaje przy tym, co było. No mecz taki, który miał się odbyć, miał zostać wygrany przez toruńską Energię i tak też się stało. Mecz bez historii, poza pierwszą kwartą, gdzie może trochę niespodziewanie Zagłębie prowadziło paroma punktami. Ostatecznie jednak 19 oczkami wygrywa toruńska Energia 77 do 58. Na 4 października na pewno drużyna, klub i popularne toruńskie Katarzynki zapraszają na dużo bardziej wymagającego rywala i przeciwnika Wisłę Kanpra Kraków. Dzisiaj dziękujemy już za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.